Kolejny, szósty etap nazywa się doświadczaniem pięknej nimitty. Osiąga się go wówczas, gdy odpuści się ciało, myśli i pięć zmysłów, włączając w to uważność oddechu tak kompletnie, że pozostaje tylko piękna nimitta. Czasami, gdy pojawia się pierwsza nimitta, może się wydać przygłuszona. W takim przypadku należy natychmiast wrócić do poprzedniego etapu medytacji, ciągłej, cichej uważności pięknego oddechu. Zbyt szybko przeszedłeś na nimittę. Czasami nimitta jest jasna, ale niestabilna. Miga i błyska się jak latarnia morska, a następnie znika. To również pokazuje, że zbyt wcześnie opuściłeś oddech. Musisz być w stanie utrzymać swoją uwagę z łatwością na pięknym oddechu przez długi czas, zanim umysł będzie w stanie utrzymać przejrzystą uwagę na znacznie subtelniejszym obiekcie, jakim jest nimitta. Tak więc ćwicz swój umysł na pięknym oddechu, praktykując cierpliwie i rzetelnie. A gdy nadejdzie czas, aby przejść na nimittę, będzie ona jasna, stabilna i łatwa do utrzymania. Głównym powodem, dla którego nimitta może przejawić się jako przytłumiona, jest to, że poziom zadowolenia jest zbyt mały. Wciąż czegoś chcesz. Zwykle jest to chcenie jasnej nimitty albo chcenie dhyany. Pamiętaj, bo to bardzo ważne. Dhyany są stanami odpuszczania, niezwykle głębokiego zadowolenia. Tak więc oddal od siebie głodny umysł, rozwiń zadowolenie związane z pięknym oddechem, a wtedy nimitta i dhyany pojawią się samoczynnie. Innymi słowy, powodem, dla którego nimitta może być niestabilna, jest fakt, że wykonawca po prostu nie może przestać się wtrącać. Tym wykonawcą jest tak zwany kontroler, kierowca na tylnym siedzeniu, nieustannie angażujący się tam, gdzie nie powinien, burzący wszystko. Podczas tego rodzaju medytacji chodzi o naturalny proces dochodzenia do uspokojenia i jedyne, czego się wymaga, to byś ty usunął się z drogi. Głęboka medytacja pojawia się tylko wtedy, gdy naprawdę potrafisz odpuszczać, a to oznacza prawdziwe odpuszczanie do takiego stopnia, że proces staje się niedostępny dla wykonawcy. Umiejętnym sposobem osiągnięcia takiej głębi odpuszczania jest w pełni świadomy dar zawierzenia nimitcie. Przerwij milczenie jeszcze tylko na jeden moment, bardzo delikatnie, wyszeptując wewnątrz w swoim umyśle, że pokładasz pełne zaufanie w nimitcie, tak, że sprawca może porzucić wszelką kontrolę i po prostu zniknąć. Umysł reprezentowany przed tobą jako nimitta przejmie proces w momencie, gdy będziesz patrzył na wszystko, co się dzieje. Nie musisz już wtedy nic robić, ponieważ intensywne piękno nimitty potrafi bez twojej pomocy zręcznie przyciągnąć uwagę. Uważaj jednak, by nie tworzyć własnych ocen. Pytania takie jak: co to jest? Czy to dhyany? Co mam zrobić? I tak dalej, są działaniami sprawcy, który chce się ponownie zaangażować. Takie działanie będzie przeszkadzać. Możesz dokonać oceny tego wszystkiego w momencie, gdy podróż dobiegnie końca. Tak jak dobry naukowiec, który analizuje wyniki eksperymentu na końcu, dopiero gdy zgromadzi wszystkie dane. Zatem w tym momencie nie oceniaj i nie staraj się wszystkiego zrozumieć.
Nie ma potrzeby, aby zwracać uwagę na brzegi Nimitty. Czy to jest okrągłe, czy może owalne, czy krawędzie są gładkie, czy poszarpane. To wszystko jest niepotrzebne i prowadzi tylko do rozróżniania, większego dualizmu tego, co wewnątrz i na zewnątrz, oraz do innych zakłóceń. Ich umysł podąża gdzie chce. Zwykle będzie to środek Nimitty. Takie centrum to miejsce, gdzie ujawnia się najpiękniejsza część, gdzie światło jest najjaśniejsze i czyste. Puść, po prostu ciesz się jazdą, gdy uwaga zacznie być wciągana do środka i zacznie wpadać w samo centrum, lub gdy światło zacznie rozszerzać się, otaczając cię całkowicie. Jest to w istocie jedno i to samo doświadczenie, postrzegane z różnych perspektyw. Niech umysł zleje się z błogością. Niech siódmy etap tej drogi medytacyjnej, czyli pierwsza dhyana, wreszcie się pojawi. Istnieją dwie główne przeszkody przy wejściu w dhyany: radosne uniesienie i strach. Radość może stać się podekscytowaniem, jeżeli umysł w tym momencie pomyśli: och, to jest to. Pojawienie się dhyany będzie mało prawdopodobne. Ta reakcja och powinna być stonowana na rzecz absolutnej pasywności. Możesz zostawić wszystkie ochy do momentu wyjścia z dhyany, gdzie ich należy to miejsce. Jednak bardziej prawdopodobną przeszkodą może okazać się strach. Strach pojawia się wtedy, gdy ktoś zda sobie sprawę z potężnej mocy i błogości dhyany, bądź też uświadomi sobie fakt, że wchodząc w dhyanę należy coś jeszcze pozostawić, siebie samego. Ten wykonawca przed samym wejściem w dhyanę nie musi oznajmiać komentarzami swojej obecności, ale jest tam nadal. Wewnątrz dhyany natomiast sprawca całkowicie zanika. Ten, który rozpoznaje, nadal funkcjonuje, to znaczy jesteś w pełni świadomy, ale wszelka kontrola jest teraz poza twoim zasięgiem. Nie można nawet sformułować pojedynczej myśli, nie mówiąc już o podejmowaniu decyzji. Natomiast wola jest w bezruchu, co dla niektórych może wydać się straszne. Nigdy w całym swoim życiu nie doświadczyłeś takiego pozbawienia wszelkiej kontroli, jednocześnie jednak doznając takiej pełni obudzenia. Ta obawa to strach przed oddaniem czegoś bardzo osobistego, czym jest wola działania. Ten strach można przezwyciężyć poprzez zaufanie naukom Buddy, jak też poprzez zachwyt spowodowany błogością, która jest w zasięgu wzroku, co można potraktować jako rodzaj nagrody. Błogosławiony zwykł mawiać, że przyjemność zrodzona z dhyan powinna być podejmowana, powinna być doskonalona, powinna być praktykowana, nie powinno jej się bać. Więc zanim pojawi się strach, zaufaj w pełni tej błogości i utrzymaj wiarę w nauki Buddy, mając jednocześnie przykład w postaci wszystkich szlachetnych uczniów. Miej silne przekonanie o prawdziwości Dhammy, tak by dhyany mogły objąć cię bezwysiłkowym, bezcielesnym, bezegoistycznym, błogim doświadczeniem, które z pewnością będzie najcenniejsze w twoim życiu. Miej odwagę, aby oddać pełną kontrolę na pewien czas, tak byś mógł tego w pełni doświadczyć.